Idę po nagrodę. Z krzesła. I siedział cały czas tak śmiesznie.
O, co to za walka? Pomiędzy kim? Pomiędzy moim? O kurde. I co tutaj teraz zrobić? I co, odryska? Odryska? Pamiętam im nożyce, dobra. Robimy. Dobra, drugie pytanie. Ile miała lat, jak pierwszy
pierwszy raz się całowała. Proszę nie odpowiadać, w głowie sobie zapamiętać. Jeśli będzie dobrze, to wtedy dostaniesz babci punkt, ok? Trzeci pytanie w sumie. Czy solenizantka boi się pająków? Nie odpowiadajcie teraz na to pytanie. Sobie w głowie odpowiedzcie, a jak ja odpowiem, że tak, to wtedy sobie dodajecie punkt, czy coś. Dobra, czwarte pytanie. Kto był jej pierwszym crushem? Uwaga, tłumaczę, kto jest crushem, bo niektóre osoby nie wiedzą. Crush to jest osoba, która mi się podoba. Okej? Okay. Rozumiecie? Tak, czy że to ty. Dobra, piąte pytanie. Na jaki kolor zarbowałam włosy? Nie odpowiadajcie teraz, w głowie. Na jaki kolor zarbowałam włosy? Zielony! I sobie poodpowiadajcie w głowie albo w telefonie, co wam wygodnie. Wystarczy. Dobra, szóste pytanie. Czy ma zwierzaki? I jeśli tak, to ile? Ma jednego. Ale proszę teraz nie odpowiadać. Proszę sobie zostawić w głowie i ja sobie dodajesz babcia, dobra? Dobra, wszyscy odpowiedzieli sobie? Tak? Dobra. Siódme pytanie. Dobra, już czekam. Nie mogę nic zobaczyć tego. O Jezu. Dobra, nieważne. Jaki jest jej wymarzony ślub? Nie chcę odpowiedzi, bo będzie, będzie oszukiwanie. Sobie odpowiedzieć w głowie albo na ślub. Dobra, ślub. Ślub. Z mężem. Tak. Dobra, ósme pytanie. Czy solenizantka może tańczyć? To jest pytanie, myślę, bardzo łatwe. Bardzo łatwe, myślę. Dobra, bilatka. No i dobra, do pytania, bo trochę ich jest. Czy solenizantka umie gotować? Ale proszę nie odpowiadać, babcia, pamiętaj, odpowiadaj sobie w głowie. I wtedy dodasz sobie punkt, jak dobrze odpowiedziałaś. Dziesiąte pytanie, jaka jest jej ulubiona potrawa? Myślę, że to jest bardzo trudne w sumie pytanie, bo ja nigdy nie mówię, jaka jest moja ulubiona potrawa. Tak, wszystkie, dosłownie wszystkie. Dobra, jedenaste pytanie, bo będę tak przechodzić i będzie do 12, dobra. Jaki jest jej ulubiony film? Myślę, że tego nikt nie wie, bo ja w sumie nie mam takiego jednego ulubionego filmu. Dobra, nieważne, pomijmy. Tak? Dobra. 12 pytanie. Mogę już, czy nie? Mogę? Tak. Ja nie mój ulubiony film. Nie wiesz, wujek, to jest najprostsze pytanie na świecie. Takie bardzo popularne film o takim jednym chłopaku z blizną na czole. Nie. Taki chłopak, co lata na miotle. Dobra, 12 pytanie. Kiedy przeżyła swój pierwszy raz? Myślę, że to jest w sumie dosyć odmatwane pytanie, ale nieważne. Już wszyscy zapisali sobie w głowie albo coś? Dobra. 13 pytanie. Czy kiedykolwiek całowałaś się w ksieną? Nie, a nie, ze mną się udała. Czy w ogóle z jakąkolwiek dziewczyną? Czy kiedykolwiek całowała się z dziewczyną? Nie, babcia, nie. Nie, o ciocie i babcie i ciocie i kuzynkę nie chodzi, nie. Chodzi o taką dziewczynę, co mi się podoba albo coś. No, dobra. 14 pytanie. Czy ma rodzeństwo? Myślisz, że to jest łatwe w sumie? Tak. Dobra.
Mogę przechodzić dalej? Tak. 15 pytanie. Czy została kiedyś wyrzucona z klubu? A ja. Tutaj w sumie jest dosyć trudne pytanie. No właśnie, z jakiego klubu, nie? Czy takiego normalnego, czy takiego go-go, ale wiadomo. Dobra, już jest wszystko ok? Dobra, jaki jest jej ulubiony sposób na spotkanie wieczoru? Jaki jest mój ulubiony sposób na spędzanie wieczoru? Masz rację, babcia, internet, tak? Dobra. Mogę już dalej? Okej. Okay. 17 pytanie w sumie może być dosyć trudne. Na jakich filmach zawsze płaczę? Podpowiem wam, że ja jestem bardzo wrażliwa i ja w sumie płaczę zawsze. Więc wystarczy taka pomoc, że ja już będę płakać, więc no. No i dobra. 18 pytanie, już jesteśmy na końcu ogólnie. Czy solenizantka ma tatuaże? Bo myślę, że to może być dosyć dobrze. Więc zobaczymy, kto ma rację. Dobra, 19 pytanie. Jaki jest jej ulubiony artysta? Myślę, że to wiedzą tylko nieliczni, nie przyznaję się do tego. Ale myślę, że tutaj dużo osób wie. Czarek Kazik. W sumie musi być artysta. Podpowiem ci, że to jest krajów azjatyckich. A nie pijący. Z tej popu. Okej, dobra, nieważne. 20 pytanie, jeszcze zostało nam 4 do końca. Czy miała kiedyś przygodę z policją? Myślę, że jestem taka grzeczna, że nigdy to nie miało miejsca, okej. Okay. Tak, właśnie. Dobra, 21 pytanie. Już wszyscy zapisali sobie w głowie, albo to gdzieś. Jak miała na imię jej pierwsza miłość? Nie, jeszcze nie. Mama! Pierwsza miłość. Ja wiem, że to serial, ale jeszcze trzeba co chodzi. Dobra. 22 pytanie. Kim chciała być, jak była mała? Zobaczmy. O Jezu, mamo! Mamusiu, żyjesz? W ogóle powiem wam ciekawostkę, bo moja mama powiedziała, że nie będzie dzisiaj pić. I powiedziała sobie tylko jedną niepijącą, która będzie racjonalnie myślała. Ale okazało się, że jednak wypiła. Dobra. Przedostatnie pytanie. Przedostatnie. Jaki ma rozmiar buta? Jaki ma rozmiar? Możecie spojrzeć już na mojego tatę i będziecie wiedzieć. Bo mamy ten sam rozmiar buta ogólnie. Dobra. I teraz ostatnie pytanie. Ostatnie. I później będę czytać odpowiedzi na te pytania. Więc się przygotujcie. 24 pytanie. Jaki jest jej ulubiony aktor? Aktor. Wiecie, o co chodzi? No. Dobra. Nie powiem. Tak będę odpowiadała na te pytania. Nie
musi być imię i nazwisko. To może być. Dobra, to może tak zrobimy. To z kim solenizantka pierwszy raz się całowała? Z Dawidem. Z jakim Dawidem? Dobra, dobra, już mamy pierwszą odpowiedź. Dawid ma głos. Okej. Okay. Z mamusią swoją. Dobra, dobra. Czy ktoś jeszcze chce odpowiadać? Dobra, widzę, że to nie chcą brać udziału z owódkę. Na razie wszyscy odpowiedzieli ok, więc wszyscy mają po jednym punkcie, bo to była prawda, że pierwszy raz się całowałam z moim kuzynem. Dobra, drugie pytanie, ile miała lat, kiedy się pierwszy raz całowała? Sandra? Dobra, od tamtej strony. Cztery. Dobra, ok. Jeszcze ktoś tutaj? Chce ktoś odpowiadać, czy nie? Dobra, Krystian. 12. Ile lat miała, jak pierwszy raz się całowała? Ja. 4, okej. Okay. Lecimy do cioci. 7. 4. 4. 4. 8. Dobra, to jeśli ktoś powiedział 7, to ma jeden punkt. To ma jeden punkt, dodaj sobie ciocia jeden punkt. I dobra. Kolejne pytanie. Czy solenizantka boi się pająków? Bardzo. Tak. Tragedia, jak się boi. Dobra, i lecę do Krystiana. Nie. Okej. Okay. Zobaczymy zaraz. Boję się. Patrz, założyłem ci pajęczynę. Jeśli ktoś odpowiedział, że tak, to dodaję sobie jeden punkt. Bo boję się pszczół pająków. Więc tak. Kto był jej pierwszym kraszem? Kto był jej pierwszym kraszem? Mariusz Pudzianowski! O Jezu. Lena. Sarna. Z naszej klasy. Okej. Okay. Kto jeszcze chce odpowiedzieć na to pytanie? Okej. Okay. Dawid. Ja mam kolegę z podwórku. O, w sumie. Szczerze mówiąc, nie mam odpowiedzi na to pytanie, ale stwierdzimy, że Dawid. Więc jak odpowiedzieliście, że Dawid, to macie jeden punkt. Dobra. Tak, liczy się. Dobra. Czy ma Boże, na jaki kolor farbowała włosy? Czerwony, rudy. Czerwony, rudy? Rudy. Okej. Okay. Rudy. Okej. Okay. Rudy. Okay. Lecimy do Krystiana. Chyba na rudy. Okej, okay, ale nie tylko. A jaki jeszcze? A ile jest odpowiedzi? Trzy. Rudy, czerwony i... Czarny. Okej. Dobra, teraz Mati. To będzie dobra. Rudy. Tylko? Fiolet. Okej. To samo. Okej. Odpowiedź prawidłowa to jest rudy,
zmęczony. Ale słuchaj, jeszcze ten zmęczony, ale zmęczony nie jest tak. Więc jeśli ktoś odpowiedział na jedno pytanie, to na jeden punkt. No, to proszę. Dobrze, dobrze. No, to daj. Możesz się liczyć, bo to jest i czerwony, i niebieski. No dobra, dobra, dobra. Kolejne, siódme pytanie. Jaki jest jej wymarzony ślub? Taki jak sobie pomożesz. Dokładnie to samo. A, sorry, jeszcze ominęłam jedno pytanie. Czy ma zwierzaki? Jeśli tak, to ile? No cały czas tego szufla, który kurwa kamień popyta. Okej. Cały czas żółwia. Okej, który tam cierpi, ale nieważne. Jedno zwierzę żółwie. Okej. Żółwik. Okej. Dwa. Żółwik. Powiem. Żółwik. Żółwik. To się szczerze na kresie. I czy ma zwierzaki, jeśli tak, to ile? Idę! Żółwia. Żółwia. Dobra, czyli jeszcze ktoś powiedział, że żółwia to ma jeden punkt. To się nie liczy, tylko żółw. Dobra. I kolejne pytanie, jak jest jej wymarzony ślub? Tutaj już mieliśmy odpowiedzi. To tutaj jest Sandra. Okej. W Korei. Okej. Kareta. Okej, a Kirsten wie w ogóle, jaki ślub ja chcę mieć? Najpiękniejszy na świecie. Okej. Poprawne jest może. Odpowiedź na to pytanie jest takie. Okej, okej. Dobra. Więc zaraz wam odpowiedź na to pytanie. Nie chcę mieć w ogóle ślubu, bo ślub jest do dupy. Dosłownie. Nie chcę się w to bawić, więc jak ktoś powiedział, że nie chcę mieć ślubu, to dostaję punkt. Dobra, trudno. I kolejne pytanie. Czy pani Zamka umie tańczyć? Zajebiście. Kiedy ja się zmieniam. O kurde. No tutaj widzę, że odpowiedź takie... Oczywiście. Oczywiście. No pa, i Krystian. Ten jeden po prostu tutaj członek tego stołu. Oczywiście. No, odpowiedź jest taka, że ja w sumie nie wiem, czy umiem tańczyć, ale stwierdzę, że tak, bo w sumie... Czyli dodajecie sobie jeden punkt. Pamiętacie, ile macie punktów w ogóle? Dobra, dobra, dobra. Bo można mieć 24 punkty max. Max. Kolejne pytanie, czy umie gotować? Nie wiem. Tak. Okej. Nie. Swoje buty grać. Tutaj tata i mój przyjaciel. Potrafi gotować, ale czasami nawet wodę przychodzi. Ej, to nieprawda, nie słuchajcie go w ogóle. Zależy, czy się chce. Makaron z serem się nie liczy, nie liczy się. Dobra, Krystian, myślisz, że umiem gotować? Umiem świetnie gotować. Dobra, odpowiedź jest taka, że ja umiem gotować, tylko po prostu mi się nie chce. Więc jeśli ktoś odpowiedział, że tak, to mam punkt. Dobra, jeszcze trochę nam tego zostało. Jaka jest jej ulubiona potrawa? Cinciaczuk. No zupka chińska. A zupka chińska, okej. Pizza. Spaghetti. Pizza spaghetti. Pizza spaghetti. Spaghetti. Ryż z piersią.
Spaghetti z Spaghetti. Okej. Okay. Słucham? Okej, okay, okej. Okay. A ty, Krzysia? Jaka jest jego ulubiona potrawa? Koło ratunkowe? Telefon do przyjaciela na przykład? To 50 na 50? Dobra, to proszę zagłosować, co wolę. Jest, są dwie odpowiedzi. Spaghetti i ryż z kurczakiem. Proszę podnieść rękę, jeśli ktoś głosuje na spaghetti. Zgłaszamy zmianę. Okej, okay. A kto głosuje na ryż z kurczakiem? Na pierwszy. Okej, okay, czyli jak myślisz? Nie wierzycie im. To macie dwie potrawy, spaghetti i ryż z kurczakiem. Ryż, okej. Okay. Okej, okay. Dobra, myślę, że już zakończymy na tym pytaniu, jaka jest moja ulubiona potrawa. Bo jest z nią spaghetti, więc jeśli ktoś ma 10 punktów na 10, to dostaje wódkę. Dostaje wódkę, kto ma najwięcej punktów. I bawimy się dalej, bo tutaj jest nam uła, widzę. Więc kto ma najwięcej punktów? Kto ma 10 na 10? 6. Ile masz punktów? 7. 8. 9? 8. Na pewno? Nie kłamiecie. Okej. 10 na 10? No. Ile? Nie, jeśli ktoś ma 10 na 10, to wygrywa wódkę. A 9 na 10? Dobra, jeśli ktoś ma 9, to podniesie rękę. Macie 7. A ktoś ma w ogóle tutaj 10? Krystian? Ja mam takie swoje, to ma 12. No, 10 pytań. 10. Proszę, nie było jednego pytania. Były wszystkie. Rozmiar buta. A wszystkie 10. Dobra, czyli kto ma 10 wreszcie? Jedno pytanie, brakuje jednego pytania. Nie brakuje żadnego pytania, bo były tylko 10, bo reszty nie czytałam. O rozmiar buta, ale nie było takiego pytania jeszcze, nie czytałam. Nie. Dobra, nieważne. Kto ma 10 na 10? Krystian, dobra. Tutaj. Czyli Krystian wygrywa wódkę, gratulacje dla niego. Bo widzę, że tutaj było zamieszanie mega, więc kończymy tą zabawę. Ale proszę na mnie nie burczeć. I bawimy się dalej, okej? Okay? Więc idziemy na parki i tańczymy dalej. Dziękuję bardzo.
jedzie pociąg z Nateka. Robimy pociąg, ja zaśpiewam raz podróżną piosenkę. Jedzie pociąg z Nateka, na nikogo nie czeka. Wsiadamy do pociągu. Hej, 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 hej. Jedzie pociąg. Ja jestem książę.
Thank you.
Thank you.
Socjalny opór. Tam jest na to, bo chyba tak, by wszyscy to...
To the last 10, I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here
together 11, cause something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11, cause something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11, cause something from nothing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Thank you.
some kind of butterfly. Maybe you get me feel lighter. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Don't leave me here high and dry. Oh,
Cześć Sara, jak tam wrażenia po 18? Tu DJ. Bardzo dobrze. Boli mnie dupa, ale jest spoko. Jest bardzo, bardzo dobrze. Jakiś tam ślad został? Bardzo duży. Taki pasek. Takie pasy siniaków, więc tak. Jak tam prawo jazdy? Uzbierałam na prawko. Udało się dzięki wam. Więc w następnym tygodniu idę na prawko. Dziękuję bardzo za wszystkim za przybycie, za prezenty. Jestem naprawdę bardzo wdzięczna. To pomagajcie wszystkim na pożegnanie. Dzieciaki też. Do zobaczenia na następnej imprezie. Trzymajcie się. Do zobaczenia.